Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Kairos, a to jest The Oblivion. Niepamięć. Gra stworzona przez pana Marcina, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Jest to jeden z moich widzów, który podesłał mi oczywiście swoją autorską grę, żebym sobie przyjrzał się temu projektowi, a właśnie jak sami widzicie, może nawet coś sobie nagrał. I dla mnie jest to fajna inicjatywa, ponieważ ja naprawdę szanuję, jak ktoś ma swojego takiego konika, przy którym może grzebać i takie hobby, że po prostu ma coś, przy czym sobie siedzi, tworzy, ulepsza, etc., etc. Jest to gra w stylu horrorowatym, chodzenie po jakimś opuszczonym budynku, zbieractwo, te sprawy, dlatego też zdecydowałem się na załączenie kamery, bo może być po prostu ciekawie, chociaż nie mam zwyczaju nagrywać za bardzo gierek z kamerką. I być może właśnie czas to zmienić, a że nie jest to Gothic, z którym się ostatnio bardzo nie lubię, to będzie to zawsze coś nowego na kanale. Więc ja tylko poprawię kamerę i przechodzimy do nowej gry. Całkiem mroczny i tajemniczy początek. Słuchajcie, monitor mam tutaj, swojego laptopa. Tutaj mam kamerę, czasem będę do was zerkał, czasem będę zerkał tutaj na gierkę. Bo oczywiście czas zacząć przygodę. Halo, halo, mamy tutaj paczkę z amunicją, kto by się spodziewał? Bo z tego co słyszałem, z tego co też w sumie pan Marcin do mnie napisał, bo tutaj w tej grze mamy broń palną i to jest całkiem taki fajny plusik. Och, nowe zadanie, rozejrzeć się po okolicy. Z wielką chęcią to uczynię. O nie, tutaj mamy jakiegoś martwego pana chirurga. Podejrzewam, że tutaj wszyscy będą martwi w sumie w tej grze. Jakaś szczepionka. Co my tu mamy? Bandaże, chociaż bardziej to wygląda na papier toaletowy. O, okej, fajnie, przywraca to punkty zdrowia, to dobrze wiedzieć, to jest dobra informacja. Słyszę krzyki jakichś dzieci w tle. Nie napawa to optymizmem, ale śmierć mi nie straszna, grałem w Outlasta. Fajne streamy też były z Outlasta. Smak kawy o poranku. Everyday bitter in this godforsaken place. Muszę sobie zobaczyć, co to znaczy właściwie bitter po angielsku, bo jestem taki niedoedukowany. Gorzki. Gorzka codzienność, tak, w tym opuszczonym przez Boga miejscu. Cóż, twórca tej notatki jest poświęcony, bo dzisiaj będą zaczynać nowy eksperyment, nową eksperymentalną terapię. Cóż, stara nie zadziałała, dlatego pewnie będą coś nowego kombinować. Nie chciałem tego czytać do końca, bo w sumie chyba się domyślamy, jak to się wszystko kończy. Bardzo mi to zaczyna coś Outlastem zajeżdżać, bo też mamy tutaj jakiś... Chyba zamknięte. Zajeżdża mi Outlastem, bo też mieliśmy coś w klimacie. Ło, ale fajne rzeczy. W klimacie jakiejś terapii, jakiegoś opuszczonego szpitala. Co my tu mamy w ogóle? To jakieś czaszki są i tutaj nie wiem. To może krew, może nie. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. O, tam jest jakiś pan. Nie, to jest zombie, tak? Jak go mam pokonać? Może zacznę uciekać. Fajna opcja. O, kuchnia. Nie, kuchnia jest za... Nie, on mnie goni, on jest za mną. Uciekajmy, halo. O, jest wejście, martwi ludzie, notatki, o. Dobrze, że notatki pauzują grę. A to jest jakiś list do mamy. Autor tej notatki pisze do mamy, żeby zapytać, jak u niej, jak się czuje, że się o nią martwi. Jest w szpitalu. Wszystko jest w porządku. Dostają fajne medykamenty, które im hamują rozwój choroby. A, znowu muszę uciekać. O nie, o nie, o nie, o nie, czemu ja za chwilę zginę? Gościu, weź pal gumę, zostaw mnie. Tu jest wejście do łazienki męskie, ja tam chyba nie chcę wchodzić jeszcze. Nie, martwi ludzie. Może mnie nie widzi, może to działa jak w Outlaście. Co? Czemu on tak śmiesznie te drzwi rozwalił? Dobrze, pierwsza śmierć. Podoba mi się. Zombie załatwił sprawę i odszedł, jak gdyby nigdy nic. Żeby mi tylko ludzie znowu nie pisali, Kairos, ty nie potrafisz się wczuć w klimat horrorów. Tak jak streamowałem Outlasta, to też mi ludzie pisali, że ja się nie potrafię wczuć w klimat. A kiedy się mam wczuć w klimat, kiedy gra momentami wygląda bardziej śmiesznie, jak straszniej? No patrzcie, jak ten patałach biegnie. Marcin, ja szanuję, ta gra naprawdę jest dobrze napisana, muszę przyznać. Jest dobrze napisana, bo działa lepiej jak Gothic na moim komputerze. A jak coś działa lepiej jak Gothic, to ma mój szacunek. To mi się podoba. No chodź, cwaniaczku, no chodź. Wyjaśnię cię. Chyba mnie zgubił. Kiedy kończy się muzyka pościgowa, to znaczy, że zgubiliśmy przeciwnika. Ładne tepeta na komputerze i to muszę przyznać. Rybki w akwarium. Czemu tutaj nie ma pistolecików? W sensie naboi. Ja już myślałem, że trafię w tę myszkę, rozwalę. Dobra, jest amunicja. Mam dużo naboi. Jeżeli zombiak nie pada od 5 strzałów, to jest całkiem optymistyczne założenie. A co chciałem rzec? Ja się z Gothiciem bardzo nie lubię, bo Gothic działa u mnie jak kupa na komputerze. Dlatego wolę w sumie nagrywać nowe gry.
Ale co chciałem powiedzieć? Marcin, ta gra jest dobrze napisana. A wiesz, czemu ta gra jest dobrze napisana? Bo OBS ją widzi. Nie muszę przechwytywać pulpitu, tylko mogę konkretne okno jako tenże tytuł. A jeżeli gra działa aż w tak zaawansowany sposób, szczególnie, że jest autorska, a akurat na silniku Unity, to jest całkiem dobra opcja. Dobra, pada od takich czterech strzałów taki cwaniaczek. Jest krew, jak w GTA San Andreas. Ej, jest ragdoll! I to całkiem działający ragdoll. Ej, ale to jest dobre. No cóż, to jest alfa jeszcze, więc też nie można wymagać nie wiadomo czego po takimże tytule. A najważniejsze jest to, że mam trochę amunicji. I są też te dokumenty, chociaż bądźmy realistami, że nie powinienem się za bardzo skupiać na dokumentach, bo... Resident Sleeper. To jest niby fajny smaczek, ale nie w momencie, kiedy się jakąś grę nagrywa, czy też streamuje, bo to po prostu, no, odbiorcy za bardzo nie zadowala, nie ma tego entertainmentu potrzebnego. You will die. Okej, wszyscy kiedyś umrzemy, więc jakoś ten napis mnie w ogóle nie dziwi. Jedni szybciej, a drudzy w krótszym tempie. Czemu tu jest odcięta noga? Co tu się wydarzyło, to ja nawet nie wiem. Zawsze jak sprawdzałem w kabiny w Outlaście, to się bałem, że coś na mnie wyskoczy. Albo coś innego się wydarzy. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. Póki co w tej łazience nie. Ej, muszę teraz znaleźć i otworzyć zamknięte drzwi ochrony. Ej, ale to jest dobre, widać moje odbicie. O nie, ja pamiętam ten program na TV gry o lustrach w grach. Ej, szanuję, co nie, że widać odbicie, bo to wcale nie jest aż taka łatwa sprawa coś takiego zaimplementować w grze. Mamy fajną postać w okularach, takim badassem jesteśmy, który ni z gruszki, ni z pietruszki też sobie po jakimś opuszczonym szpitalu chodzi. Mam znaleźć klucz do windy, okej. W pokoju ochrony już nic ciekawego. Jest męska łazienka. Witamy w piekle. Życie to piekło. O, ktoś sobie w żyłę dawał. A tu jest ciemno i strasznie. O nie, ręka wystaje z klopa. Nie, ja stąd wychodzę. O nie, kolejny! Ale mnie wystraszył cwaniaczek. Więcej was matka nie miała. Mam trzy naboje i to mi się nie podoba. Po cholerę ja strzeliłem w tamtą myszkę. Co? Nóż kuchenny jest zbyt słaby, żeby być bronią? Nie pomoże mi? Jak to nie? Mogę rzucić zawsze w przeciwnika nożem. Patrzcie, ten gość jest zdecydowanie zdziwiony faktem, że ktoś mu nóż bił w brzuszek. Security, to tutaj się miałem jednak udać? O nie, nie, ten pan przestraszył. Czemu pan tak jest taki wykrzywiony? Nie, pan sobie też dał w żyłę. Klucz. O, jeszcze blue screen na ekranie komputera. Gościu, nie masz amunicji przy sobie? No, oczywiście, że coś tutaj się znajdzie. Dobra, jest amunicja, żeby jeszcze jednego koleżkę zabić. To dobra wiadomość. Hell, 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 hell. Nie byłem nigdy na Hellu. Może czas się wreszcie przejechać. Jezus Maria, serio się chyba zombiaki w tym obszarze tutaj respią. Ej, mogę chować broń pod X-em. Fajno. Powinno być tak, że można się by było skradać przed takimi. A te zombie nie za bardzo jak zombie chodzą. I to jest taka moja uwaga, Marcinie, bo się może trochę mogę przyczepić, bo się jednak na grach znam. Mniej bądź bardziej. I jakbyś właśnie... animację zombiaków mógł zmienić na taką troszeczkę lepszą, co nie? To jest tylko taka drobniutka uwaga, bo one tak trochę naprawdę jak gałgany najgorsze chodzą sobie i to jest takie mech troszeczkę, ale mówię, to jest alfa, nie wymagajmy za dużo, bo muszę przyznać, że ta gra póki co robi naprawdę dobre wrażenie na mnie. I to bez kappy, serio, autentycznie, autentycznie. Ha, śmierć jest wolnością. Jakby się na tym skupić, jakby się na tym zastanowić, to można się wdać w pewną dyskusję natury filozoficznej nawet. Czy to jest konopia? Dzień dobry, przy pana. O ty cwaniaczku, ty co? Ty tak jednym strzałem z piąchy potrafisz kuziwa drzwi rozwalić? Naprawdę, animacje to jest coś, co trzeba popracować tutaj. Bo póki co to jest nawet sponio. Chociaż przydałyby się jakieś straszaki, przyznaję. To ten też taki zdziwiony. Lekko. Coś chciałem powiedzieć, straszaki by się fajnie przydały też właśnie, żeby coś nagle wyskoczyło na ciebie. Jakbym chociaż jeden straszak albo dwa do tej pory, co przebyłem w tej grze, się pojawił, to muszę przyznać, fajny bajerek by był. Znajdź klucz do olbrzymiego holu, olbrzymiej sali, większej sali, dużej sali. W każdym razie muszę coś znaleźć. Co ja mam z nim zrobić? Co ja mam? No nie! Raz, dwa, trzy, cztery, koniec amunicji. Nie wiem, jak sobie teraz będę radził. Mój główny bohater, nasz bohater jest gałganem, który nie... to już mi się nie podoba. Jest gałganem i pluje na noże. Nie wiem czemu. Czemu plujesz na noże, gościu? Ja bym z chęcią taki przytulił, jakbym nie miał alternatywy żadnej innej. Klucz. Weź go. Amunicja. Dobrze, dobrze. Heh.
O nie! Kim ty jesteś? Ty wyglądasz inaczej! O nie, ty nawet jesteś twardszy od innych! Uciekł! No nie! Jak będę musiał grać o to... Nie! O! Są checkpointy! Nawet nie wiesz, jak szanuję taką opcję. Drogi twórco gry, to chciałem dopowiedzieć. Pokusiłbym się w sumie na pewne stwierdzenie, że nawet o wiele lepszą robotę dałoby zrobienie czegoś takiego, że te zombiaki byłyby szybsze, byłoby troszeczkę mniej amunicji, ale za to padałyby na strzał 2 w głowę. To by dało trochę takiego większego dynamizmu tytułowi i by trochę mniej takie Resident Sleeper było momentami, a bardziej w kontekście tego, że trzeba po prostu za dużo razy strzelić takiego gagatka, żeby umarł. Ała. Ej, ten jest naprawdę twardy, co nie? Aż za bym powiedział. Dobranoc, koleżko. Jeszcze cię popchnę. Cyk. Cyk. Papa. Muszę znaleźć teraz tego pana doktorka pokoik. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, kolego, masz amunicję? Tak jak w Outlaście zbierałem baterie i byłem ich wielkim fanem, tak w tym tytule jestem wielkim fanem zbierania naboi do pistoletu. Każda gra ma jakieś tam swoje... Ej, on ma siekierę. A ja nie mam amunicji. To tworzy pewnego rodzaju problem. I nie wiem, jak go rozwiążę. Przydałby się naprawdę tutaj możliwość skradania się. Mogę zawsze tak powolutku chodzić, ale w momencie, kiedy ten koleżka się odwróci, to jest po mnie. I są zamknięte. Czekajcie. Czy on się... On powinien się zatrzymać i odwrócić i on powinien tak patrolować jakby ten obszar. Widzicie? Widzieliście? Widzieliście tego swaniaka? Ja teraz tak poczekam tutaj, jak gdyby nigdy nic. Może mi się uda. Jeżeli to się uda, to ta gra dostanie jeszcze jedną gwiazdkę ode mnie. Ja jestem cierpliwy. Cierpliwość to ważna cecha. Ej, to chyba działa, to chyba zadziała. Co prawda ten koleżka jest gałganem, ale to tylko na plus. You will not escape. Ja nie ucieknę? Ha! Czy ty mnie prowokujesz? Czy ty mi rzucasz wyzwanie? Twórco gry? Że niby ja sobie nie dam rady? Ojej, Juniu, naprawdę bardzo dużo tutaj dokumentów i znajdziek jest. Kluczyk. Powinien być achievement, jak w tych innych wszystkich grach fajnych. Zbierz wszystkie dokumenty. Muszę wrócić na drugi koniec korytarza. Co chciałem powiedzieć? Zbierz wszystkie dokumenty i masz achievementa i możesz się czuć dobrym graczem. Czy jednak czas na konfrontację z tym, że jego mościem z toporkiem. 2, 3, 4, 5! Siekierka jest przymocowana do jego ręki. Co? Nie masz tyle siły, żeby ją sobie wziąć? O ty, gałganie, już widzę. Na siekierkę byś nie napluł, tak? Ale na inne przedmioty to plujesz, tak? Nie szanujesz noża. Ho! Zasilanko. Naboiki. Typ, 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 typ. Fajne dźwięki. Kurczaki, poniosłem klucz do jakiegoś pomieszczenia i nie wiem do którego. Co? Mam to naprawić? Jakim cudem mogę to naprawić? Och, tu jest skrzyneczka, jak głupek biegałem po całym obszarze próbując coś znaleźć. A tu jednak działa, jednak... Wszystko jest ok. Mam nadzieję, że nie aktywowałem nowego skryptu pod nowego przeciwnika, bo się troszeczkę zdenerwuję, a chciałbym wejść do tego tajemniczego laboratorium. Fenomenalnie, fajnie działa, fajne rzeczy. Dobra, zamknąłem się tutaj, bo się poczuję bezpieczny w ten sposób. Jest nowy kluczyk, wow. O la la, widok z okna, pierwsze okno tutaj. Szkoda, że nie ma nowej amunicji, ja bym się nie obraził. Ua! Ej, autentycznie się wystraszyłem, bo się go nie spodziewałem. Ty gałganie. Dlaczego ten klucz nie otwiera żadnych drzwi? Wow. Uciekłem. Nie mówcie, że to będzie teraz ta gra, że się tego schodzi po schodach cały czas w dół. Ha, rozejrzyj się po szpitalnych podziemiach. Ej, muszę przyznać, że chyba to będzie dobry moment, żeby zakończyć póki co. Czy nagrałem coś jeszcze z tego tytułu, to zależy tylko i wyłącznie od was, moi drodzy. Muszę przyznać, całkiem fajny tytuł. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, czegoś gorszego, a jakoś... Ej, idzie w to grać, to idzie całkiem fajnie w to grać, więc Marcin, rozwijaj ten tytuł dalej. Mówię, popraw animację. To by było teraz takim chyba priorytetem, żeby to jakoś lepiej rozgrywka wyglądała. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę. Liczę na wasze opinie, liczę na wasze komentarze. Trzymajcie się i do usłyszenia, czy nawet zobaczenia. Na razie.